Cześć, ja się nazywam Asia Dronka-Skrzypczak, witam Was na moim kanale O Choroba i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć na temat kolejnej rzeczy, która mnie wkurza. Wkurza mnie, wkurza też innych pacjentów chorych przewlekle, a mianowicie jest to przesadzanie. I nie mam tutaj na myśli dzisiaj filmu o ogrodnictwie i przesadzaniu drzewek na działce albo kwiatków w doniczkach, ale na temat tego, że ludzie, którzy chorują przewlekle, bardzo często spotykają się z takimi uwagami, że przesadzają. Zapraszam do oglądania. Przesadzanie. Przesadzanie, tak jak już powiedziałam, może dotyczyć ogrodnictwa i tam powinno pozostać. Ponieważ jeżeli ktoś choruje przewlekle, to oznacza, że oprócz objawów najczęściej to oznacza, że oprócz objawów charakterystycznych dla jego choroby towarzyszy mu też często przewlekłe zmęczenie, przewlekłe znużenie. I teraz, pacjenci, którzy chorują i skarżą się na to innym, że są zmęczeni, że nie mogą spać, że mają problemy właśnie z koncentracją, generalnie mają problemy z osłabieniem, bardzo często słyszą informacje: wiesz co, przesadzasz chyba trochę, ja też jestem zmęczony. Albo taka pora roku, teraz wszyscy nie mogą spać. Albo, wiesz co, każdego trochę boli głowa. Mnie na przykład wczoraj też bolała głowa i też byłem zmęczony. To ja Wam o czymś opowiem. Ponieważ mam już lat 33, czego oczywiście nie widać i zapraszam do obejrzenia poprzedniego filmu o tym, dlaczego nie warto mówić ludziom, że po nich nie widać, że chorują, to też dotyczy tego, że nie warto im mówić, że widać, że wyglądają na swój wiek, albo nie widać. Tak myślę. W każdym razie, i się zamotałam, widzicie, dygresje są czasami zabawne albo pseudozabawne, ale też bez sensu. Ale chciałam powiedzieć o tym, że w moim 33-letnim życiu już kilka razy miałam do czynienia ze zmęczeniem. Wcześniej, jeszcze zanim dostałam diagnozę. Uwierzcie mi, wiem, co to jest zmęczenie po długiej pracy na nocki w fabryce komputerów, bo sobie dorabiałam wakacje. Wiem, co to jest zmęczenie po kilku dyżurach w restauracji jako kelnerka, gdzie była pełna sala i w ogóle po 16, 17, 18 godzinach na nogach. Wiem, co to za zmęczenie. Wiem, jakie jest zmęczenie psychiczne, na przykład po sesji, albo po jakimś trudnym egzaminie, albo po wielu innych rzeczach. Doświadczyłam po prostu w swoim życiu, jak każdy z nas, wiele razy zmęczenia. Zmęczenia też długotrwałego albo krótkotrwałego, intensywnego zmęczenia, jak na przykład po dobrej imprezie, albo na przykład takiego przewlekłego zmęczenia, kiedy był bardzo intensywny na przykład rok w pracy albo na studiach. Tak więc zmęczenie jest normalne, naturalne, każdy je ma, ale to, co mówimy my, zdrowe osoby, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy czujemy się słabo, powiem szczerze, nijak nie przystaje do tego, jak czują się osoby, które chorują przewlekle i są zmęczone. I ja tę różnicę poznałam dopiero w momencie, kiedy sama zachorowałam przewlekle i kiedy czytałam w objawach choroby stwardnienia rozsianego, w przebiegu choroby, że towarzyszy temu właśnie przewlekłe zmęczenie i trudność do regeneracji, no myślałam, że to jest po prostu takie zmęczenie. Dopóki nie dopadło mnie po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. I to jest troszeczkę inny rodzaj zmęczenia. To jest takie zmęczenie, że ja na przykład leżałam w łóżku i nie byłam w stanie z niego wstać. Czułam się świetnie generalnie, psychicznie czułam się bardzo dobrze. Bardzo miałam ochotę robić różne rzeczy, iść do pracy i tak dalej. Ja fizycznie nie byłam w stanie podnieść się z łóżka i pójść sobie zrobić coś do jedzenia. I tak przez 3 dni. 3 dni, kiedy nie wstawałam praktycznie, chociaż neurologicznie jakby, to nie tak, że miałam jakiś niedowład i nie wstawałam, czy coś takiego. Nie. Ja po prostu byłam wykończona. Byłam zmęczona. I jeżeli ja po takim epizodzie mówię komuś, że miałam bardzo kiepski czas i byłam mega zmęczona, bardzo zmęczona, no to nic dziwnego, że on to interpretuje przez pryzmat swoich doświadczeń i mówi: wiesz co, słuchaj, ja też byłem ostatnio zmęczony. To nie jest w sumie nic złego, no bo w sumie przez czyje doświadczenia ma to interpretować, ale warto wiedzieć, że po pierwsze dla tej osoby, która nie choruje, że musisz wiedzieć, że ta osoba, która ma chorobę przewlekłą, mówi o swoim zmęczeniu, najprawdopodobniej mówi o innym rodzaju zmęczenia, o dużo bardziej zaawansowanym rodzaju zmęczenia, a ta osoba, która choruje i mówi o swoim zmęczeniu, nie powinna czuć się umniejszona. To znaczy, jeżeli byłeś zmęczony, czujesz się zmęczony, komuś o tym powiedziałeś, on mówi: ja też jestem zmęczony,
to nie myśl sobie, że ty przesadzasz. Ty wcale nie przesadzasz. Ty masz do tego prawo, a naprawdę zmęczenie u pacjenta chorego przewlekle jest dużo większe, dużo bardziej zaawansowane i dużo cięższe do pozbierania się. Generalnie takie mówienie o przesadzaniu, o tym, że sugerowanie, że ktoś udaje, żeby czegoś uniknąć, że mu się nie chce, żeby czegoś uniknąć, czy to w pracy, czy na przykład sugerowanie, że oj, rusz dupę, na pewno ci się nie chce chodzić na tą siłownię, a nie mówisz, że jesteś zmęczony. Jest to takie bardzo krótkowzroczne, bo ja nie mówię, że pacjenci chorzy przewlekle nie mogą znaleźć w sobie mnóstwa siły i powinni oczywiście jakby być aktywni i powinni znaleźć tą siłę wcześniej czy później, na pewno ją znajdą. Ale w tym momencie, w danym czasie, oni naprawdę mają prawo, my mamy prawo czuć się gorzej i naprawdę nie wynika to z naszego lenistwa, ani z tego, że sobie robię wymówki i nie chcę podjąć wyzwania chodakowskiej i takie motywowanie mnie typu jaka jest twoja wymówka, przecież możesz to zrobić. Moją wymówką jest to, że jestem zmęczona. I to jest wystarczająca wymówka, bo ja, jako osoba chora przewlekle, mam prawo być zmęczona i czuć to zmęczenie bardzo mocno. Dlatego, jeżeli masz w swoim otoczeniu kogoś, kto choruje przewlekle i ktoś ci na przykład mówi, ten ktoś, że ktoś ma Hashimoto, ma cukrzycę, ma ASM, ma jakąś inną chorobę, generalnie taką przewlekłą, i mówi ci, że miał gorszy, że ostatnio źle śpi, albo że jest zmęczony, to nie kontruj od razu tego, no wszyscy źle śpią, wszyscy są zmęczeni. Bo to jest takie umniejszanie tego uczucia tej osoby chorej i takie stawianie tego na zasadzie przesadzasz, udajesz, na pewno coś tutaj chcesz ugrać tym. A to tak po prostu nie wygląda. Chorując przewlekle, pamiętaj też, że zmęczenie niestety jest taką naturalną reakcją organizmu, którą my jako pacjentki odczuwamy dużo mocniej, dużo silniej. Czasami ono może być naprawdę jedną z najbardziej denerwujących objawów tej choroby. U mnie takie właśnie epizody przewlekłego zmęczenia są jednym z najbardziej upierdliwych objawów i najgorzej dla mnie działających na moją psychikę, bo ja czuję się gdzieś tam pełna siły, pełna chęci do pracy, pełna aktywności, a nie mam na to siły. To jest dla mnie mega deprymujące. I jeżeli ty też tak masz, a pewnie tak masz okresami, to bądź dla siebie wyrozumiały. Ja się też tego cały czas uczę, bo to nie jest łatwe być dla siebie wyrozumiałym. To nie jest łatwe wypośrodkować, że no tutaj już powinnam się jednak zmotywować i trochę ruszyć, a tutaj mam prawo do zmęczenia. Ale pamiętaj, że przewlekłe zmęczenie jest naturalne i pamiętaj, że musisz też dawać sobie czas, czasami więcej czasu niż normalnie na odpoczynek i regenerację. Dlatego, jeżeli czujesz się przewlekle zmęczony, jeżeli czujesz, że faktycznie masz problemy z tą bezsennością, jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, zatrzymaj się na chwilę, wsłuchaj się w siebie i zastanów. I zastanów się, co możesz dla siebie zrobić, jak możesz odpocząć, może zmniejszyć troszeczkę wymiar pracy albo zakres pracy, albo poprosić kogoś o pomoc, o to, żeby Cię odciążył w Twoich obowiązkach i dać sobie czas na odpoczynek. Odpoczynek jest obowiązkiem i przywilejem osoby chorej przewlekle i ja uważam, z tego akurat przywileju warto korzystać i warto powiedzieć otwarcie sobie i innym, słuchajcie, ja jestem chora, ja naprawdę potrzebuję teraz trochę czasu, żeby odpocząć. Tego Wam życzę, tego, żebyście znaleźli w sobie taką też siłę gdzieś i równowagę, tego, żebyście zrozumieli, że zmęczenie jest takim naturalnym objawem choroby i tego, żebyście też nie spotykali się z takimi reakcjami innych ludzi, że przesadzacie albo że udajecie. Zachęcam Was do dzielenia się swoimi tutaj doświadczeniami w komentarzu, jak radzicie sobie ze zmęczeniem, czy dopada Was takie przewlekłe zmęczenie, czy macie na to jakąś metodę, po to, że czytają, i wiem, że oglądają to i czytają to też inne osoby chore, wiem, że to czytają to i oglądają te filmy ich bliscy, to naprawdę jest pomocne, jeżeli dzielicie się swoimi doświadczeniami. Tak więc bardzo Wam dziękuję, do usłyszenia w następnym filmie.